Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Powracamy do naszych wysp, aby je dalej rozbudowywać, a jak już zapewne zauważyliście, słyszymy się w dużo lepszej jakości audio. Nowy mikrofon moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Także zapraszam już na odcinek, a tym razem zajmiemy się, drodzy widzowie, rozbudową modułów kulturalnych, pod które już sobie troszeczkę grunt przygotowałem. Mianowicie, w naszym instytucie robiły się przedmioty przez kilka dobrych godzin czasu gry. Tutaj troszkę przeniosłem zoo, to znaczy jego układ, bo było tutaj pionowo, jak sobie przypominacie zapewne z poprzednich odcinków. Tutaj będziemy się starali zmieścić i zoo, i ogród botaniczny. Ewentualnie ogród botaniczny można tutaj przenieść i wyeksmitować stąd całkiem tą uprawę chmielu. Być może tak zrobimy. Na razie jednak chciałbym pokazać wam, co zrobiłem jeszcze. Tutaj dobudowałem troszkę ryb. Dzięki Basetla za ten layout i pomysł z rybami. Dużo tutaj weszło więcej. Mieliśmy braki, teraz mamy wzrosty, bo tutaj nasi robotnicy mieli niedostatki. Postawiłem także szkołę tutaj w jednym tym i to z grubsza wszystko, co zmieniłem, moi drodzy. Na razie nie będę nic ruszał tutaj. Nasze przedmioty jeszcze się produkują tutaj w instytucie. Na razie to zostawimy i przejdziemy sobie do Arktyki, gdzie, moi drodzy, musimy zwiększyć produkcję gazu. Dlaczego? Już wam mówię. Tutaj już są wszystkie przedmioty gotowe na miejscu. Zrzućmy te materiały na początek. Odeślimy sterowiec do Trelawny, bo on już tu nie będzie potrzebny. Teraz wybudujmy domek arktyczny tutaj. Za chwilę wam pokażę dlaczego jeszcze, żeby nie być gołosłownym. Proszę bardzo. Nasza konsumpcja gazu wygląda tak, że konsumujemy go zdecydowanie dużo. 8, moi drodzy, a produkujemy 7 w tej chwili. Wracamy do Arktyki. Produkujemy 7, proszę bardzo. 3 tutaj i 4 tutaj. Razem suma summarum daje nam 7. 3 i 4 daje 7, wiadomo. W takim razie powiększymy to, moi drodzy. To jest jedna, dlaczego tu, już mówię. To jest jedyna platforma wydobywcza gazu. Kopalnia gazu, przepraszam. Gdzie mamy 4 pompy gazowe. Jedyna, jaka nam pozostała z tych płaskowyży, które zajęliśmy do tej pory. Więc tutaj wędruje to samo. Oczywiście ekstraktor gazu i pozytywka. Dzięki Skandal za te rady, przydały się bardzo. Dobrze, jak to mamy ogarnięte i ruszyła maszyna, moi drodzy, postępu, wracamy zatem do Trelawnej na chwileczkę. Tutaj się już przygotowują przedmioty pod nasze dalsze wydobycie. Musimy jeszcze zrobić zadanka, więc je sobie zrobimy. W tym celu odeślemy nasz okręt flagowy do Starego Świata. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Tam mamy zaczętą serię zadań dla kapitana Tobiasa bodajże, tak on się nazywa. Zróbmy jeszcze dla Donalda zadania w międzyczasie, jak czekamy na przedmioty. Świetnie. Odkryjmy wszystko to, co on tu ma do odkrycia. Bardzo fajnie. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Podejmijmy decyzję od razu. Niech się robią przedmioty. Nowa maszyna. Coś luksusowego potrzebujemy. Torbę zróbmy. Patent na teczkę. Dziękuję. Opracujmy go. I jeszcze jedna decyzja. Napoje, może barek? Wysłuchaj mi z Jenny, dobra. Parawan, oczywiście, że parawan. Patent na parawan. Tu obowiązuje etykieta, obejrzyj plakat. Bardzo fajnie, przyda nam się. Umieść parawan w sklepie z meblami, dobrze, już to robię. Umieścimy parawan w sklepie z meblami. Parawan, wybierz produkt, cyk, niech się robi. Osiągnij wydajność w zakresie sklep meblowy, parawany w mieście na wygrodzie. 70%, dobra, już się robi. Pracujemy nad tym. Dostarcz mi żony, 15 ton krow saga. Gdzie ona się znajduje? Tak pytam. Parawan już jest, świetny. No ale gdzie pan jest, chciałbym wiedzieć. Skończmy tę modę na sukces. Tutaj jest, dobra. Już, proszę bardzo. Tak jest, proszę bardzo. Mamy te krowy w magazynie, tak się składa. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dobra, dobra. Co się stało? Pomazali plakaty, dobra. Pytaj gazeciarza, co się stało. Spytajmy. Facet z czerwono-białą farbą. Tak widziałem go, szedłem doków i miał wielkie wąsy. Tylko których doków teraz pytanie? Doki to jest to. Ale zakładam, jako że nie mamy tu połączenia drogowego. No nie mamy. No właśnie, jeszcze o tym nie pomyślałem. Nie mamy połączenia drogowego pomiędzy dokami a... Teraz już mamy. Przystanek autobusowy się tu przydał. Przecież to będzie atrakcyjna rzecz. Odkurzacz, świetnie.
Dobra. W porcie mogą być wskazówki. Myślę, że to nie w tym porcie jednak. Nie zanosi się, bo nie mieliśmy tu połączenia. Nie mieliśmy do... jeszcze niedawno. Świetnie, róbcie dalej przedmioty. O, uwaga, tu coś jest. Skrzynki. Ktoś w okolicy może to potrafi zidentyfikować ubranie. Tu jest jakaś ekipa, stoi. Sama się taką jak pamiętam, karmiła ptaki. Dobra, wandal karmił ptaki w porcie, ciekawe. Idziemy teraz, znajdziemy takiego wandala. Będę klikał randomowo, aż się znajdzie, jak to się ładnie zawsze udawało. Oj, czas tam ucieka, uwaga, nie chcę tego stracić. Kto to był? Jeszcze raz? Karmiła ptaki, tak? No dobrze, a kto to był? Sztuczne wąsy? Ja nie znam takiej. Parada, milutko, że tam trwa. Może w magazynie ktoś będzie stał, co? Byłoby fajnie, ale nie widzę tu nikogo, kto byłby użyteczny pod kątem naszego wyzwania i celu. Tutaj nie ma takiej, co karmiła ptaki też. Gdzie ten ktoś może być, proszę państwa? Poszukajmy. Może być ciężko to znaleźć, obawiam się. Można znaleźć kogoś takiego? Gdzie ta pani była? Przeczytaj wskazówki. Poszukaj niebieskiego podświetlenia. Dobra. Chwileczkę, tu jeszcze był jakiś opis. Wandal karmił ptaki w porcie. Poszukaj niebieskiego podświetlenia. A skąd ja to znajdę, pani, teraz takie niebieskie podświetlenie? Ojej, przesunąłem. Dlaczego klikanie pozwala przesunąć? Nie powinno tak być. Myślę, że ona gdzieś przy porcie będzie stała, jako że budynki można przenosić. O, udało się coś znaleźć, uwaga. Sklep z meblami. A, zdążymy jeszcze? 15 sekund, chyba zdążę. Uwaga. No, jestem przy sklepie z meblami. Co teraz? Kliknąłem na sklep meblowy. Ale nic z tego nie wynika, niestety. Okej, świetnie, cieszę się. Czyli niepotrzebne to zadanie było zupełnie, tylko miało nam... No i fajnie, że jesteś zadowolony, bo ja średnio z tych zadań klikanych, trudno. Nie interesuje mnie to zbytnio. Dobra. A propos, my już chyba dopłynęliśmy do grodziska starego z naszym okrętem flagowym. Tak jest, dopłynęliśmy. Dobra, tu mamy zadanko dla kapitana Tobiasa. Zrobimy je sobie, moi drodzy, a następnie po małej renowacji miasta widzę, że jest taka potrzeba. Ratusze już tu nie będą chyba potrzebne. Zobaczmy, odejmiemy wszystkich, zobaczymy, czy tam bardzo spadnie. Dochód nie jest ważny w tej chwili. Nie spadło, świetnie. Czyli ratusz wywalamy, pierwszy. Drodzy widzowie, drugi też myślę, że spokojnie można. Wywalę wszystkich, zobaczymy. Mamy dość siły roboczej, świetnie. Więc wywalamy ratusz. Przygotowujemy się tutaj. Postawmy może rynek tutaj. Będziemy rozbudowywać oczywiście tradycyjnie rezydencję. Postawmy go tutaj. Tak, tu już też nie będzie rynek potrzebny. Usuniemy wtedy tą drogę. Nie, tej drogi nie możemy usunąć. Usuniemy tą drogę. Chciałem oczywiście powiedzieć. Tak. Usuniemy pub. Już, nie, pub jeszcze jest potrzebny. Tak, tutaj będzie potrzebny. Chociaż tam mają chyba pub. Mają. Więc też nie będzie to potrzebny. Świetnie. Możemy go usunąć spokojnie także. Możemy zatem połączyć te drogi w ładnym kwadracie. Możemy tutaj też małe renowacje prowadzić. Straż stąd wyrzucimy. Straż postawimy na obrzeżach miasta. Tak jest. Wystarczy jedna remiza, myślę. Tutaj postawmy. Dobudujmy teraz rezydencji. Na początek. Ludzi nigdy dość. Wiemy o tym. A, tu jeszcze się ostał. Proszę bardzo. Tak. Świetnie, zyskaliśmy. Od razu to odeślemy do Trelawny. Mamy plany na Wielki Błękit, nowy statek transportowy. Płyń tam. My wracamy do grodziska, proszę państwa. Tutaj dokończyć dzieło. Naszą robotę. Dostawmy tu budynki. Pop też może stąd wylecieć w zasadzie. Chyba ten jeden wystarczy, prawda? Chyba wystarczy. Ja myślę, że wystarczy. Jeżeli nie, to postawimy drugi. Zaraz się okaże, proszę państwa, wszystko. Na razie postawmy... Chłopów chciałem powiedzieć, rezydencje, mieszkańców, farmerów. Nie rynek.
Jaki rynek, panie? Raz, dwa, trzy. Dobra, mam nadzieję, że do końca odcinka się ich uda ulepszyć już. A tu jak byśmy się rozbudowali? Tutaj straż mamy wstawioną w centrum miasta, nie? Dziwne. Ale mamy. To nie będzie potrzebne, mamy drogę z drugiej strony wszakże. O, tak powinno być właśnie. Dobra. Ta rewia to musi zostać, prawda? I tak dwa nam nie wejdą, dobra. Może rewia też stąd wyekspedujemy wtedy. Bo rewia powinna stanąć gdzieś tutaj. Tu było dobre miejsce w zasadzie na nie. No, inny budynek się postawi po prostu. Tak zrób. Postawi się co innego i też będzie dobrze. Fajnie. Coś ozdobnego nawet. Stricte ozdobnego. Dobra, niech się rozbudowują zatem. Kościół niech zostanie w centrum może. Tak, niech zostanie. Nie ruszajmy go. Natomiast tutaj nam ciekawa przerwa powstała. Można by ją jakoś zaaranżować sensowniej. Myślę, że można. O tak. O to właśnie walczyliśmy. Dokładnie. No, już dużo lepiej to wygląda, prawda? Niż wcześniej. Cyk. Rewia naprzeciwko kościoła, no cóż, tylko wanno takie rzeczy. Dobra. Skoro to mamy ogarnięte i przedmioty się robią, myślę, że trzeba zredukować związki zawodowe, które są w grodzisku. Potrzebujemy odzyskać te punkty wpływu, moi drodzy. Przepraszam bardzo. I potraktować to jako inwestycję. To znaczy, te zyskane punkty przeznaczymy jako ekstra na moduły muzeum i w ogóle moduły kulturalne w stolicy. To nam pozwoli naprawdę mądrze zainwestować wszystko. Myślę, że tu, jako że jest nas produkcja, też ich nie będzie potrzeba. Siły roboczej zbytnio nie było, zobaczcie. Wykasujmy jeden. Tutaj konserwy. Też to można zmienić, myślę. Po prostu powielimy ilość fabryk konserw jakoś sensownie. Wywalamy wtedy związek zawodowy numer 2. Zobaczcie, jak rosną punkty wpływu nam ładnie. Dajmy dwie fabryki konserw tutaj zatem. W takim układzie na przykład. Tu sobie prowadzimy drogę i teraz skopiujemy sobie więcej takowych. Dobra. Fajnie. To nam powinno podnieść wydajność. Jeszcze jeden tu możemy spokojnie, jedną, przepraszam, fabrykę konserw dostawić. I po jednej jeszcze, tak jest. Chyba wystarczy, ja myślę, że wystarczy. Jak będzie za dużo, to usuniemy. Dziś się nie będziemy zajmować przebudową grodziska. Mam to w planach na dalsze odcinki. Ale dalsze mają to do siebie, że jeszcze nie nadszedł czas na nie. Mógłbym tak to zrobić, ale to by nam zburzyło bardzo mocno tutaj. Nie, zostajemy przy tej ilości magazynów. Aczkolwiek ulepszymy je sobie. Tak jest, do wyższego poziomu. Dobra, tutaj też mamy nadprodukcję browaru. Myślę, że to też nie jest potrzebne. Pan zapewnia elektryczność, ale tu mamy już chyba elektrownię od tego. Jeśli się nie mylę. Mamy czy nie mamy elektrowni? No niby mamy, ale jest poza zasięgiem. A jakbym drugą postawił? Nie, to wymaga inżynierów, prawda? 150. No dobra, jestem w stanie to zrobić. Bardzo łatwym sposobem. Wręcz. Proszę bardzo, 150 inżynierów. Ropy mamy aż nadto, więc kto nam zabroni? Na razie to zróbmy jako tymczasowe rozwiązanie. A niech mają. Tak jest, niech mają. Kto nam zabroni? Tutaj podciągnijmy prąd aż. Fajnie, macie prąd zatem. A ten związek zawodowy przestaje być potrzebny. Cyk, do widzenia. Kolejne punkty wpływu. To jest cenniejsze niż ropa w tej chwili. Tu mamy dwa, zobaczcie, do ziemniaków nie jest potrzebny ten jeden. Ja myślę, spokojnie możemy przy tym jednym zostać tutaj. W takim razie. Usuwamy jeden. Przesuniemy magazyn, proszę państwa. O. Tak, tutaj możemy skonsolidować to, myślę. Spokojnie. 5 sieknie, bardzo ładnie. A 6? Też sieknie 6. 7 już nie, prawda? 7 już nie, ale damy radę. Niech tak będzie. Magazyn tu wtedy dajmy. Tutaj czy bardziej w prawo? Niech nam się przyjrze. Bardziej w prawo trochę, dobra. No, będzie. Myślę, że to będzie ok. Dróg nie będziemy na razie brukować. Zostajemy przy tym jednym w takim razie związku zawodowym. Futer tu też aż tyle nie potrzeba, wydaje mi się. Jak stracimy, to trudno, bo za chwilę mamy tutaj doki, możemy eksportować. I takie wykorzystamy, drodzy widzowie. Do eksportu. Na razie dróg nie będę brukował, tak jak mówiłem. Tutaj zostaje ten związek zawodowy. Tutaj też nie jest potrzebny, moim zdaniem. Tak jest. Jeden mniej.
Traktory już lepiej to podciągnąć, bardziej by się to opłaciło. Zwłaszcza, że ropy mamy tu groma. No właśnie, drodzy widzowie. Zwłaszcza, że ropy mamy tu aż w nadmiarze. Te pola można w czasie, gdy będziemy przerabiać, grodzić, przerobimy sobie to. Na razie tylko odzyskujemy punkty wpływu. Czy możemy już ulepszyć rezydencję? Dlaczego jestem na wolnej prędkości? Powinniśmy na szybkiej być. Dobra, a czego wam tu brakuje? Niczego, tylko czasu na wprowadzenie się, prawda? Poczekajmy zatem. I sobie ulepszymy wszystko od razu. Świetnie, niech sobie świętują. Znakomicie. Znakomicie, tu też ulepszymy wszystko. Tak jest, niech się wprowadzają. Niech się, proszę państwa, wprowadzają. Byle szybciej. No, dziesiąteczka, szybciutko. Cyk. I cyk, fajnie, ulepszamy. Rośnie ilość populacji. Populacja studentów zmniejsza się, bo sesja nastała. Tu możemy... Mamy pełny magazyn fabryczny. Nie potrzeba nam było aż tyle. Zobaczcie, ile punktów wpływu udało się zyskać. Myślę, że jeszcze jeden związek sobie stąd wyautujemy jakiś, ewentualnie. Pewnie, bardzo chętnie. Oj, świetnie, taka gazeta, to ja rozumiem. Cyk. Tutaj planowane były jakieś ambitne plany mieliśmy kiedyś na ten grodzisk. Będziemy docelowo wszystkie wyspy Starego Świata zabudowywać. Proszę zostać ze mną w sezonie. Myślę, że rozciągniemy ten sezon troszkę. Skończymy go w 100 odcinkach. Te założenia, które sobie przyjęliśmy. Ale potem coś takie nadgodziny zrobimy i spróbujemy wyciągnąć populację. Max, co państwo o tym sądzą? Zobaczymy, ile się da wycisnąć, Max? Populacji wanno na tym sejwie? Zobaczymy. Pewnie, że tak. Co nam zabrali? Świetnie, tam sobie badajcie wszystko. Tu już zaraz rynki nie będą potrzebne. Na razie jeszcze są, bo na razie jeszcze ludzie się wprowadzają. I świetnie, zostawmy ich. Ustawmy tutaj handel w dokach, żeby mieć co z sumienia po prostu wzięte. Załatwmy im, moi drodzy, trochę mięsa, bo będzie im potrzebne na pewno. Załatwmy im trochę mięsa. Świetnie. No w sumie... Tak. I mydło też zamieńmy na mięso, tak jest. No tak, żeby 1000 dostać mięsa, ile trzeba mydła? To może żeby 1500 dostać, albo 2000. Kto mi zabroni? 2000 dawaj mięsa. Mydła mamy pod dostatkiem, świetnie. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Towary konsumpcyjne, jak tam stoimy? Płaszczyki mamy, okularów trochę brakuje, zaraz trochę dosztukujemy wam. Proszę bardzo, gdzie one są? Tutaj. Okularków wam troszkę dosztukujemy. Za deski na przykład, o, trochę mało. A co jest takim za rum? Dlaczego by nie? Proszę bardzo, 1000 rumu, 306 okularów. Kawy mamy pod dostatkiem. Okulary tylko, żeby dopływały, będzie dobrze. Cygara niepotrzebne. To możemy zamienić, mamy tego mnóstwo, zobaczcie. Na co nam to w tej chwili? Biżuterię, pewnie. Wszystko zamień, panie, na biżuterię. Od razu. No dobra, wszystkiego innego nam powinno wystarczyć, myślę. Tutaj nie ma jakichś braków szczególnych. Nie zanosi się, żeby miały być. Fajnie. Bawełny też mamy dość. Dobra. Oni sobie poradzą świetnie, bez nas, w takim razie. Bardzo się cieszę. Skoro to mamy ogarnięte, proszę państwa, i gaz nam, większa ilość gazu już płynie z Arktyki, powinna. Powinna to pokryć zapotrzebowanie. Ile teraz produkujemy? Zobaczmy. 3, dalej 3. Ale to zwiększa bardzo zapotrzebowanie. 3 i tu? 7, ale to powinno zwiększyć zdecydowanie. Mamy tu 640, to jest prawie jedna kopalnia. Naprawdę. To zupełnie wystarcza. W zupełności wystarczy na to, co my potrzebujemy. Wracamy do Trelawney zatem, gdzie już się budują pomału zestawy kulturalne. Przygotujmy sobie jeszcze jedną rzecz, drodzy widzowie. Zanim to zrobimy, zadania mamy zrobione chyba. Związki zawodowe w grodzisku mamy zredukowane, świetnie. Powiększymy sobie jeszcze dzielnicę uczonych odrobinkę. Może nam wpadną punkty profilu, będzie kolejna rzecz do zrobienia. I wyprodukujmy jeszcze jeden statek, moi drodzy. Mianowicie Great Eastern, on kosztuje 10 punktów wpływu, to może nie, może inny statek. Zobaczmy jak... Tak, nie ty. Stocznia parowców, musimy to zostawić gdzieś tu. Tak, żeby móc i spróbujmy tu w ogóle kapitana portu dostawić. Zaraz pokażę dlaczego. Gdzie on był, u rzemieślników chyba. U robotników, coś takiego, no dobra. Dostawmy go tu. Wiem, że to kosztuje punkty wpływu, ale z cierpliwości. Chcę tylko zobaczyć coś. Teraz spróbujmy statut zostawić w dokach. Gdziekolwiek tu, proszę bardzo. Tak jest. I spróbujmy, moi drodzy. Tak jest. Światowej klasy jednostka, no proszę bardzo. Najszybszy statek, jak kiedykolwiek kursował. No dobra, to zróbmy jeden. On się nam przyda za chwilę już. Niech się robi.
do kawy, który, bo jeszcze jeden szlak do kawy będzie potrzebny, moi drodzy. Tak wyszło, na razie. Świetnie, niech tam pracuję nad tym. To mamy ogarnięte, bardzo ładnie. Teraz potrzebujemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Zbudujemy troszkę dzielnicę uczonych tutaj, bo to miejsce nie jest nam potrzebne już. Szkoła tu nie będzie potrzebna w ogóle. Najbliższe budynki, które używają, są daleko stąd. Straż pożarna i policja, zawsze można przenieść ich tutaj. Jako służby. Mamy już jeden komisariat, więc wystarczy. Ile można mieć policji też? Straż pożarna jest tuż obok, więc nie będzie to potrzebne. Jedna wystarczy, myślę, na dwie kopalnie. I teraz mamy. Stwarza to ciekawe możliwości rozbudowy. Tylko chcę je wykorzystać do maksimum. Mianowicie. Tutaj sobie skrócimy na chwilę. O, drogę, świetnie. Jesteśmy dalej w zasięgu elektrowni gazowej. Znakomicie. I teraz powinniśmy w zasadzie rozbudować troszkę dzielnicę uczonych. O to, co możemy sobie tu dostawić. Proszę bardzo. Świetnie. 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 Zróbmy dróżki na początek. Dobra. Mała rozbudowa stolicy zawsze, nigdy nie zaszkodzi. Świetnie. Teraz możemy to przesunąć znowu jeszcze bardziej i dać to tu w ogóle, moi drodzy. Połączyć te drogi na tej zasadzie. Teraz magazyn. Gdzie byłby najlepiej go zlokalizować? Może z dojazdami. Będzie jakiś problem? Daleko nie mają w sumie. Niech sobie dojeżdżają. A my damy tu więcej jeszcze domków uczonych. Nie to, przepraszam. Gdzie one są? Tutaj oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nawet 11 damy radę, proszę bardzo. Bo to nie będzie potrzebne. Po co tu dwa magazyny były w ogóle, nie wiem. Tutaj straż pożarną wtedy dajmy. O, od razu tu. Otoczmy sobie magazyn. Tak, świetnie. I postawmy kolejny. Raz. Jeszcze by to można było lepiej ogarnąć, zobaczcie. Tylko czy będziemy w zasięgu uniwersytetu? Chyba będziemy. Chyba nadal będziemy, moi drodzy. To by już w ogóle była bomba. Jakbym tu przebudował, tak. I teraz zamienimy straż z magazynem. Z oczywistych przyczyn. Zależy nam bardziej na czasie transportu, aniżeli na... Świetnie. Uczeni. Droga, już buduję. Chwileczkę. Dobra, tylko czy my tu ich potrzebujemy? Na razie tak, bo chcę mieć więcej punktów nauki, moi drodzy. Przydadzą się do rozbudowy. Docelowo oni stąd wyjadą, wszyscy ci uczeni. Już mówię dlaczego. Z prostej przyczyny. Nie będziemy ich mieli w zasięgu ratuszów. A chcę, żeby byli w zasięgu ratuszów. Na razie tutaj sobie będą rezydować. O, proszę. Nawet tak będą rezydować. Jakbym to usunął, jeszcze do góry dało jeden, to w ogóle mi stwarza jeszcze fajne możliwości, ciekawe. Mogę sobie tak zrobić i tak. I nikt mi nie zabroni, fajnie. To nam troszkę powiększyło dzielnicę uczonych. Na razie, ile punktów wpływu? Jeszcze nie wiemy, bo jeszcze się wprowadzają. Niech się wprowadzają zatem. Konsumpcji to zbytnio nie zaburzy. Fajny układ nam to stworzyło w mieście. Ciekawie to wygląda bardzo. Dobra. To teraz, proszę państwa, jeszcze jedną rzecz mamy do ogarnięcia. To już mamy zrobione. Jeden ekstra szlak do kawy. Jak tylko wytoczy się nasz statek, co niedługo nastąpi. A propos statku, to mamy jeszcze kilka rzeczy do odkrycia. Pragnę zauważyć. Mamy tu mianowicie niedokończone badanie. Zobaczcie, moi drodzy. I zrobimy to sobie teraz, bo to w końcu nasze cenne rzeczy. Lepsze przedmioty statków odblokuję, których na live nie udało mi się wykorzystać, niestety. Nikt tego nie zauważył, że jeszcze nie wybadałem wszystkich przedmiotów. Ale już nadrabiam. No i teraz mamy wszystko zbadane. Świetnie, niech się wprowadzają. Statek lada moment będzie. Na razie go nie będę chyba przyspieszał. Natomiast pomyślmy nad tym, gdzie nowy szlak kawy będzie się znajdował. Musimy mieć podgląd nowego świata. Kawa. 4. Skurital ktoś pływa? Zobaczmy. Skurital w zasadzie, prawda? W Ożarowie jest kawa. Ja chciałem podejrzeć nowy świat, przepraszam. Kawy. Najwięcej jej produkujemy albo w Santa Domenica, albo w Kurital. Zobaczmy, kawa stolica 1, Santa Domenica, tu go dodamy, do kawy stolicy 1 i po prostu nie wpływa na tej trasie, jak tylko będzie gotowy, a co lada moment nastąpi, mam nadzieję, już prawie, no rób się, a my sobie już zaczniemy moduły budować, muzeum w zasadzie, dopóki on się tam produkuje. Dobra, przejdźmy do trybu budowlanego, możemy ich budować od groba, moi drodzy, zaraz sobie zwiększymy zasięg minister dzięki temu, cicho Katemo.
10 wpływu za modu muzeum, czyli możemy bezkarnie stanąć. Jeden kosztuje 10, a więc mogę ich postawić ile wlezie. Zacznę od muzeów, ale być może zmienimy to na inne. Na zoo na przykład. Zobaczymy, gdzie wyjdzie więcej eksponatów. Tak, żeby maksimum uzyskać punktów wpływu z tego. I nie inwestować ich za dużo. I mamy go. Niepodległość? Nie. Kawa. Inków. Niech tak będzie. Kawa inków. 6, tylko 6 na ten. No dobra, 6 powinno wystarczyć. Nie no, nie uwierzysz mi. To nie jest dość, co chciałbym. Wiem, że jesteś szybkim statkiem i później się zamienimy na szybsze statki w całą naszą flotę. Wymienię to między odcinkami. Nie jestem zadowolony z tego statku, ale na razie go dodam. Niech tam będzie. Niech będzie i tak. Dodajmy go na razie. Nie, bo będzie spowalniał nam cały szlak, prawda? Great Eastern jest potrzebny i tyle. Zróbmy im Great Eastern. Mój błąd to był... Do Arciego płyń. Sprzedamy cię. Proszę bardzo, bo punkty wpływu wszystkie nam będą potrzebne w tej chwili. Właśnie zacznijmy je wykorzystywać, drodzy widzowie. Zacznijmy rozbudowę modułów kulturalnych. Jakbym to przesunął wszystko, to jeszcze więcej miejsca byśmy odzyskali, prawda? To nie jest potrzebne, to w ogóle, tu nic nie transportujemy. Straż pożarna też chyba nie. Ciebie możemy przenieść tu, myślę spokojnie. Tak, straż pożarną możemy już drugą z kolei przenieść tu, nie potrzeba nam drugiej. Cyk, cyk. Zobaczmy, ile się uda tego zbudować na początek. Myślę, że dużo. Dobra. Oj, dużo, dużo. Fajnie, to dobrze, bo chcę wypełnić muzeum i zyskać punkty do rozbudowy atrakcyjności i do zasilenia pałacu. Przygotowujemy się pod mega populację zwierzowcami pomalutku. Dobra, czas wykorzystać muzeum. W ogóle w następnym sezonie będę lepiej to wykorzystywał i od początku. Tak samo hacjendy. Obiecuję. Dobra, na razie myślę wystarczy. I to spokojnie. Tu jeszcze na przystanek muszę miejsce wytyczyć. Teraz tak, moi drodzy. Pawilony muzyczne. Ważna rzecz odnośnie tego. Mam tu nuty, które zdobyłem u Kahiny i nie tylko, bo mamy dwa sposoby zdobywania nut. Jednym są wystawy botaniczne, proszę spojrzeć. Bo to dodatek botanika prowadził nuty. Teraz się nie udało wylosować, ale zapewniam, tutaj organizując dużą wystawę botaniczną, można ją zyskać. Zrobimy następną od razu, niech się dzieje. Potwierdź. A drugim sposobem jest wylosowanie u Kahiny, co już pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać to. Można do niej wejść i w przedmiotach często się pojawiają nuty do Anno 1800. Chyba jeszcze inne ma, nie, ja się nie spotkałem. Mi się przewinęły tylko te z Anno 1800. Postaram się to pokazać, tak czekamy na statek w tej chwili. Mam nadzieję, że się uda. Koszta nie są ważne. Nawet jeżeli mignie, to państwo sobie zapauzują i wrócą do tego momentu. O, był właśnie, w poprzednim. Tutaj w tym slocie, w poprzednim były nuty do Anno 1800. Może się uda jeszcze raz. Jeżeli nie, jeszcze trzy razy. Jak się nie uda, to idziemy dalej. I proszę cofnąć po prostu. Zapewniam, one są. Dobra, nie udało się, ale pewnie za czwartym się udało. Piątym, szóstym. Nie, popadłem w paradoks hazardzisty. Nie ma co więcej. Dobra, tu nam się robią przedmioty. Tak samo musimy sobie przygotować zoo, ale zacznijmy od muzeum. Zacznijmy już tutaj się urządzać. Chyba wszystko mamy przygotowane i tak, jeśli chodzi o muzeum. No, prawie wszystko. Jesteśmy na dobrej drodze, ale zestawy powinny być gotowe. Zacznijmy je wystawiać zatem. Zacznijmy od Imperium Orba, proszę państwa. Po kolei lecimy. Nie będę na razie ich układał zbytnio. Dobra, po prostu wstawmy. Ja to poprzekładam między odcinkami, zreorganizuję, żeby było ładnie. Albo na live sobie to zrobimy. Nie ma sensu teraz tego robić, moim zdaniem. Wystawmy wszystko, zobaczymy jakie premie otrzymamy. A ja to między odcinkami ułożę, żeby było ładnie. Estetyka na razie nie jest ważna i szkoda czasu, żeby państwo patrzyli, jak układam ładnie moduły muzeum i eksponaty w nich, żeby ładnie to wyglądało. Na razie poróbmy to, co jest najważniejsze i tyle. Zaraz tam się zaczną premie zestawów, proszę państwa. Wstawmy tu już nuty właściwie, za Anno 1800. Powinny największego boosta nam zapewnić do atrakcyjności. Ile mam na razie? 2254, ale to się za chwilę zmieni. Jak tylko zaczniemy kompletować zestawy i nie tylko. Już za chwilę powinien nam się pojawić znacznik wzrostu poziomu prestiżu na wyspie. Oj, usunąłem coś chyba, tak? To nic. Nie, nie usunąłem. Nie zdążyłem na szczęście. Jak zaczniemy wkładać epickie, to już się powinno zacząć, moi drodzy. I zaczęło się, uwaga. Zaczynamy. A premię zestawów państwu pokażę na podglądzie za chwilę. Jak tylko skończę umieszczanie ich w gablotach.
To nam powinno zapewnić przynajmniej dwa poziomy prestiżu. Wzrost o dwa poziomy prestiżu. Ta akcja, jaką obecnie podejmujemy. I mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż docelowo chciałbym jeszcze więcej. Nie przez zachłanność, ale przez wzgląd na rozwój i poczucie, że naprawdę idziemy naprzód. Może jeszcze kilka modułów będzie potrzebnych, zobaczymy. Teraz turystom się powinno jeszcze bardziej podobać. Kolejny poziom profilu, dziękuję bardzo. Ja to szybko możliwie umieszczę, przy czym robią się jeszcze kolejne eksponaty, nie zapominajmy o tym. Cyk. Fajnie, jeszcze relikty Tule widzę tam wchodzą, zaraz wjadą. Chyba się nie pomieścimy, a może? Wygląda na to, że na styk prawie będziemy. Może nawet jeden slot tylko zostać. Reszta to już są ekscesy, nadmiary tak zwane. Eksponaty nie przypisałem żadnej do żadnych kolekcji zestawów. Zaraz Państwu to pokażę. O, jeden slot tam został nawet. Idealny, wjechał kolejny level. I zobaczmy teraz, jakie premie zestawu odblokowaliśmy na początek. Mamy tak, bardzo dużo odblokowaliśmy. W zasadzie mamy wszystko poza kulturami egejskimi i bitwą pod Trelawney, ale to chyba trzeba w ramach zadań blokować. Ja tego nie mam na razie i nie będę się tym przejmował. Kultury egejskie jeszcze nam potrzebne są, w dalszej kolejności oczywiście. Żadnych... O, jest kolejny luźny eksponat, fajnie, od razu tu wjedzie. No dobra, jeszcze 6 by nam było potrzeba, tak? Jeśli się nie mylę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To tu wstawimy kultury egejskie. Zarąbiście. Od razu je zacznijmy badać, jeżeli mogę. Kultury. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Niech wjadą. Dobra, fajnie. Tu kolejne ekstra eksponaty, to już się dostawi. Teraz co? Teraz robimy ogród botaniczny, proszę Państwa. Na razie na tym, co mamy, zróbmy. Zobaczymy, ile nam to da punktów bonusowych. Spróbujmy skompletować chociaż jeden zestaw. Zaczarowany. Zróbmy zaczarowany najpierw. Zaczarowany, tak, drugi. Po kolei zestawami, tak czekamy na razie. Zaczarowany. Jest, kolejny, dobra. Ship constructed. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Aha. Dobra. Amazonia. Zróbmy zestaw Amazonia teraz. Amazonia. Andyjski. Amazonia. Świetnie. Dalej. Andyjski też się przyda w zasadzie. Teraz tak sobie myślę. Na razie zróbmy Amazonię. Tak, świetnie. Amazonia. Amazonia. Ile ta Amazonia ma części? To tak spytam. Andyjski powinien być tu, prawda? Andyjski. Andyjski. Amazonii mamy więcej trochę? Mamy. A tu? Dobra, może Sargassowe, Bliski Wschód zaczarowany, jeszcze jeden, no proszę, zestaw nie był skompletowany. Dobra, mamy takie zestawy teraz skompletowane, Andyjski, Amazonia i zaczarowany. Daje nam żyzność śmielu, świetnie. To nam daje winogrona, to się wszystko w Trelawney przyda, wbrew pozorom, w Trelawney i zboże, idealnie trafiliśmy. Te trzy co potrzeba, dobrze zaplanowałem. Teraz mamy Święty, Morze Sargassowe i Subalpejski, zróbmy je po kolei. Zróbmy je po kolei, chyba mamy na to miejsce. Dostawmy kilka modułów do ogrodu botanicznego. To się zwróci, proszę mi wierzyć. Cała ta inwestycja, jaką teraz wkładamy. Zacznijmy je po prostu wrzucać tam. Zaczarowany jest kompletny, bo już nie pamiętam, przepraszam. Tak, zaczarowany jest kompletny, dobra. Czyli zaczarowanego nie robimy. Bliski Wschód zrobimy i Święty. Jeżeli mamy wszystko, Święty. Bliski Wschód, świetnie. O, atrakcyjność nam wzrosła, świetnie. O to nam chodziło przecież. Morze Sargassowe zaraz zrobimy. Bliski Wschód. Mamy cały ten Bliski Wschód, to tylko trzy rośliny? Oj nie, to więcej roślin, dobra. To zrobimy Bliski Wschód. Zlecimy przynajmniej, ja to między odcinkami dołożę już. Bliski Wschód zróbmy.
Bliski Wschód. Dajmy wszystkie, ja sobie wybiorę. Może nie wszystkie, bo to szkoda Zachodu. Które mam? Może tak. Które mamy z zestawu? Mamy Lilię, Lotos Tygrysi i Powój. Lilia, Lotos Tygrysi i Powój nie muszą być. Wszystkie inne muszą być. Lilię, Lotos Tygrysi i Powój. Jeszcze raz. Bliski Wschód. To mamy. Lilię mamy. Tego nie mamy. Tego nie mamy. Tego nie mamy. Powój mamy. Świetnie, niech się robią. A my kolejne wrzućmy, póki mamy miejsce i czas i chęci na to. Wrzućmy sobie kolejne. Może sargasowe chyba damy radę całe zrobić, prawda? To tak zróbmy. Może sargasowe. Może sargasowe. Może sargasowe. Na razie tego też nie będę układał, podobnie jak tam. Ja to między odcinkami zrobię, albo na live jeszcze zobaczymy. Czy kolejny mamy z morza sargasowego? Mamy, świetnie. Koralowiec, coś jeszcze? Wygląda na to, że nie. Z Amazonii chyba mamy kompletny set, prawda? Nie potrzeba nam już więcej. Święty jeszcze i Bliski Wschód, dobra. Później po 3, po 3. No to chyba się zmieścimy w tym, co chciałem. Teraz zoo, proszę państwa. Ważniejsze nawet niż poprzedni moduł. A tak, tutaj dołóżmy nuty. Myślę, że za no. Z tego możemy. Co da najwięcej punktów? 1444, dobra. A teraz? Ile by dało? 972, za mało trochę, a tutaj? Za mną 202? Też za mało, dobra, czyli dajmy Anno 1404, spróbujemy jeszcze upolować z ekspozycji, kolejne. Rozbudujmy moduły zoo na razie. Powiedzmy, że o tyle, chociaż nie wykluczam, że będę to zwiększyć się starał jeszcze. Tym się na razie za bardzo nie przejmuję. Tutaj jakieś ozdoby po środku można dostawić zawsze. O, i nie chciałem właśnie tutaj wchodzić w kompetencje. Lepiej w tą stronę rozbudować się. Dobra. Kolejne punkty wpływu to już z rozbudowy, proszę państwa. Natomiast teraz... Teraz my sobie zrobimy wystawę. Dajmy tu wymarłe gatunki, jeżeli mamy. Jeden. Dwa. I jeleń olbrzymi. Trzy. To nam pozwoli chyba coś osiągnąć. Dajmy jeszcze pawilon muzyczny. Na razie tu. No i świetnie. Tą my już będziemy budować. Plus 30% atrakcyjności. Teraz dajmy tak. To co się uda przynajmniej. Na razie róbmy zestawy. Koło polarne. Koło polarne. O i atrakcyjność wzrasta. Świetnie. Krainę śniegu też w sumie róbmy pomału. Dlaczego nie? Czy tylko mi się kojarzy z takim filmem Disneya? Chyba nie tylko mi. Słuszne skojarzenie. Marświnek na razie poczeka. Na końcu go dostawimy. Choć jest najważniejszy. W mojej kolekcji. Nie wiem, lubię to zwierzątko bardzo. Envesa wyżynna. Też by było fajne. Ale na razie zróbmy jedno. Zróbmy koło polarne, a wtedy zobaczymy. Co jeszcze damy radę osiągnąć? Kraina śniegu, tak, bardzo fajnie. Kordyliery, drapieżcy oceanu, światła, fajne, pełne jeziora. Tundra arktyczna. A kraina śniegu, jeszcze coś mamy? Koło polarne. Jeszcze ktoś z koła polarnego? O, jest zabawy z tym, jest trochę, moi drodzy. Może się przyjrzę eksponatom, będzie łatwiej. Goryl albinos, dobra. Brakuje goryla albinosa. Jest, dobra, jedno skompletowane. Do czego brakuje jeszcze? Tu mamy ogarnięte krainę śniegu. Koło polarne, brakuje nerpy obrączkowej, dobra, dostawmy takową. Nerpa obrączkowa, gdzie ty jesteś, dziecko? Tutaj, dobra, kolejne skompletowane. Co jeszcze możemy wstawić? Wschodnia dżungla, wyżyna Envesy może. Zróbmy wyżynę Envesy. Zobaczymy, czy na tym zyskamy. Trzy punkty nam potrzebne z ulepszenia wieżowców. Co też zrobię teraz. Zobaczymy, ile jeszcze się uda wcisnąć dzięki temu. Oj. Chyba coś nie... Czy ja ulepszyłem wszystkie? Niestety tak, ulepszyłem wszystkie. A to dobrze, dużo punktów wpływu mi wskoczyło. Tylko będę miał trochę redukowania tego. W międzyczasie, proszę państwa. Aż mi się gra zwiesiła na troszkę. Na razie to wykorzystam na swój plus, natomiast między odcinkami będę miał co robić. Przez to, że przytrzymałem shift teraz. Niestety, taka moja rola. Dobra, jakbym to obniżyć chciał teraz z altem, żeby się nic nie zawiesiło. Może to zrobię. Może to zrobię. Z altem i z shiftem w zasadzie. Uwaga, wytrzymaj gro, proszę. Dobra, wytrzymało. Minus 46. Nie jest źle, to tylko trochę musimy odzyskać. Teraz to będę robił pojedynczo, jeśli państwo pozwolą. Bo i tak to było w planach na ten odcinek. Rozbudować troszkę wieżowców.
Zrobimy to sobie od razu. Dobra, nie chcę iść w powtarzalność, ale na razie byle jak to zrobię. Żeby tylko wyrównać ilość konieczną punktów wpływu. Rozbudujemy co się da, żeby do 10 na plus wyjść. Ale mi się bubel trafił, prawda? Pewnie się uśmiejecie w komentarzach z tego. Nie sądziłem, że nas będzie stać, żeby całą wyspę ulepszyć za jednym zamachem. To się, jestem zaskoczony, naprawdę. Niebywałe to było, że nas stać w ogóle. Efekt panoramy, nie zawracamy sobie głowy nim na razie. To jest tylko na potrzeby wyrównania punktów. Spróbuję rozprowadzić ile tylko się da. Od razu nam poziom profilu wpadnie. I za populację. Dobra, nie za dużo, bo przecież będę musiał to wszystko wyrównać później. Fajnie. Dobra. Myślę, że jeszcze ten kwadrat zrobimy i to wystarczy na razie. Teraz niech się wprowadzają tylko nasze mądrale. Efektem panoramy, tak jak mówiłem, na razie się nie zajmujemy. Jeszcze trzy budynki i będzie akurat... Przepraszam, nie to zrobiłem. Cyk. Jeszcze trzy budynki będziemy mieli to. Trzy. Dobra, wystarczy. Jeszcze pięć modułów mogę do ZOO dostawić tym samym. Świetnie. Na razie dajmy dwa. Trzech nie chcę dawać. I powinniśmy się zmieścić z NBS-em wyżynną albo z czymś. Spróbujmy NBS-em wyżynną zrobić. NBS-a wyżynna, świetnie. Jest jeden. I jeszcze morświnek pójdzie oczywiście na koniec odcinka. NBS-a wyżynna. Świetnie. Kolejny poziom. Zaraz Państwu pokażę, ile na tym zyskaliśmy i zanim skończymy odcinek jeszcze, obiecuję. NBS-a wyżynna. NBS-a wyżynna. Co jeszcze tu mamy z NBS-y wyżynnej? Jeszcze coś? Jest, wilk. I tu? Czy już mamy gotowy zestaw? Z NBS-y wyżynnej? Jeszcze jeden. Kameleon dwunogi, a potem morświnek. Idealnie starcze miejsce dla wszystkich. Kameleon, jeszcze morświn oczywiście. Tak jak mówiłem, last but not least. Proszę bardzo. Jak tu teraz z atrakcyjnością stoimy? W ogóle w pałacu. Przyjrzyjmy się temu. Populacja globalna do 160 tysięcy nam leciła. Do 62 poziom profilu, więc jest bardzo ładny, proszę Państwa. Za to też 15 punktów nam wpadło. 3 moduły większe. Efekt ministerstwa na 7 poziomie. Przyjrzyjmy się w ogóle temu. Jak to wygląda? 50 wydajności, świetnie. Zaraz zobaczymy w zasadzie. O ile się zwiększyło to. Będziemy to mogli chyba podejrzeć tu, jeśli się nie mylę. Czy to było tu, już nie pamiętam. Dużo tych wskaźników jest bardzo. Jest, tutaj 24 wydajności, czyli o 14% tam wzrosło. No to jest świetnie, moi drodzy. Tutaj, świetnie. Zwiększony ruch turystyczny, zwiększony, to mamy też, fajnie, świetnie. Możemy dalej iść w poziom profilu, oczywiście w poziom atrakcyjności. Dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego, będziemy to podnosić, moi drodzy, w dalszej kolejności. Natomiast na chwilę obecną to wszystko, myślę, w tym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podobało w komentarzach. Będziemy dalej rozbudowywać stolicę i pójdziemy po wieżowce poziomu 4 inwestorów. Na razie zrobiliśmy konieczny krok w usprawnieniu, w budowie w ogóle zaplecza pod dalszą rozbudowę. Na razie to wszystko, moi drodzy. Dajcie znać, jak wam się podoba i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!